Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. Dzień dobry, dzisiaj musimy zdobyć pieniądze. Pieniądze na to, żeby kupić mój wymarzony, prawda, super nowoczesny, elegancki samochód, który mi oczywiście złoży, prawda, tutaj, prawda, Dave. Co tu jest za nick, kto tutaj, co mi robi Yeti pod Javirą? Uwaga, łup. O, nie trafiłem, łup. O, znowu nie trafiłem, łup. O, nie trafiłem? Co on tam wyprawia? Dobra, ucieka, dobra, okej, słuchajcie widzowie, dzisiaj musimy zdobyć pieniądze i teraz uwaga, ja potrzebuję trochę siana, jak wiecie, mam go, no niewiele, ponieważ w tym momencie mamy 300 kg zielonego, to jest naprawdę, no to jest prawie nic, nie? A my potrzebujemy zdecydowanie więcej, więc teraz tak, z tego co dogadałem z Dave'em, potrzebujemy 15 staków, tu jest 9, tu jest kolejne 9, czyli to jest 18, full, które teraz mamy zapełnione jakby, ale w sensie nie mamy jakby full zielonych, tylko mamy no 3 staki równo. Ale musimy mieć 9 plus, tak żeby było 15. No dobra, niech jest te 18, bo jeszcze zostawimy sobie te 3 staki dodatkowo na jakiekolwiek ulepszenia i inne takie rzeczy. Czyli potrzebujemy bardzo, ale to bardzo dużo zielonego. I teraz uwaga, skąd ja mogę zielone zdobyć? Jak mogę w bardzo szybkim tempie zdobyć zielone? Myślałem nad tym dniem i nocą i wymyśliłem. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale jest takie miejsce, w którym ja schowałem zielone. I teraz uwaga, czekajcie, ja wam powiem jak tam dotrzeć, musimy iść tędy. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja ukradłem tacie hejtera zielone. I z tego co wiem, one są schowane na Palionowie 2.0, na którym już mnie zresztą bardzo dawno nie było. Tam schowałem właśnie te wszystkie zielone, są tylko Emilia chyba wiedziała o tym, gdzie one są schowane, więc jeżeli tam nie będzie, wiemy kto je ukradł. Ale mam nadzieję, że one tam będą i... Czekajcie, ja tu miałem wózek, żeby móc tam pojechać, a nie iść na piechotę, bo byłoby miło skorzystać z tego. Jest wózek, oczywiście, że jest. A więc jedziemy. Jedziemy na Palionowo 2.0, ponieważ tam na końcu tej kolejki mam schowane zielone. I tych zielonych tam było naprawdę bardzo dużo. I mam nadzieję, że... Dobra, jedźmy. O, ale zmiana wózka, dobra, elegancko. Dobra, i zobaczymy, czy tu jeszcze jakieś inne wózki będą po drodze. No co jest, dlaczego się zatrzymałem? Nie no, ta kolejka nie działa tak, jak należy. W każdym razie, widzowie, ja wydam te pieniądze na ten samochód, żeby go mieć. Mam nadzieję, że nie zapłacę za to kary, że będę jeździć bez prawa jazdy, bo tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru robić prawa jazdy na te śmieszne samochody. Oczywiście, no, jeżeli ten wóz, który ja zamówiłem, naprawdę będzie wielkim wozem, wypasionym wozem, takim, że już naprawdę będzie ciężko, to i tak nie zrobię prawa jazdy, bo kto mi będzie kazał, tutaj nie będę sobie jeździł, jak będę chciał. Dobra, tyle, no chyba, że naprawdę będzie duży i ja nie wiem, może będzie się opłacało robić to prawo jazdy, aczkolwiek 300 zielonych zapłaci za prawo jazdy? Wiecie ile to jest? To jest naprawdę dużo, ja nie wiem, czy mi się opłaca tyle kupować. No to wiecie, o kurczę, słyszałem creepera, co to było? Myślałem, że mi coś wybuchnie zaraz. O nie, tu jest dalej zepsute to coś. O nie. O, przeszło to dalej, dobra, uwaga, jedźmy tam, okej, okay, tu. Dobra, to jest zepsute, nie wiem kto to zepsuł nawet. Dobra, dolatujemy do końca, o nie, tu się to odbije i wraca z powrotem. O nie, no ale czekajcie, musimy to zrobić tak, okej. Dobra, zobaczmy sobie na Palionowo 2.0, ja nie mogę, to tu wszystko dalej jest. Jakby tu dawno nie było, niesamowite. Dobra, uwaga, w tym miejscu mamy schowane zielone. Są zielone. Mamy to, bierzemy full, ile wlezie w sumie tak naprawdę. Bo, uwaga, w tym momencie mamy 18 staków, a tu zostało jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, prawie 6 staków zielonego tu jeszcze zostało. Więc teraz tak, ja zostawiam to tutaj na razie, to tutaj w takim razie jest bezpieczne, niech to tutaj jest i nikt o tym nie wie, więc bardzo dobrze, ja wracam z powrotem na Palionowo, ja w sumie mógłbym zrobić to elytrom, nie wiem dlaczego ja jadę tym, polećmy sobie już normalnie. Lecimy do Dave'a, zapłacimy mu za to i mam nadzieję, że, oczywiście nie całość, na razie zaliczka tylko, bo ja nie wiem co on mi tam złoży, nie? To trzeba uważać, co tu powstało, co to jest, dobra, nie wiem, nie interesuje mnie to, lądujemy, lecimy do Dave'a, ponieważ to on złoży mi samochód i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry samochód. Bo naobiecywał mi naprawdę dużo. Naobiecywał, że to będzie dobry samochód, więc ja liczę na to, że nie okłamał mnie. O, jest tam w tym swoim warsztacie. Halo! Paje! O, nie ma go tu. Co on robi? Na górze co? Co ty wyprawiasz? O, dzień dobry kliencie, papę ściągam z dachu, bo tak od papy daję. 2 godziny już jestem uwalonym. Ale ty nie umiesz gwizdać, że ty tak tam buczysz? Nie, to żliwierka była, kątówka. Okej, okay. Dobra, słuchaj, ja przychodzę do ciebie, ponieważ zdobyłem pieniądze, ale chodź, nie możemy rozmawiać tak przy... Jakie pieniądze? Na zapraszam do środka. Zapraszam ja, tu na to, zejdźmy za tego, tą to twoje kanciapy. Dobra. Tak jest, ale tak panie. Jest, dobra, teraz tak. Zdaj tu gdzieś latarkę, żeby coś było widać, nie? Panie, jaką postaw latarkę? Ma pan. No co to? No dobra, nieważne. Słuchaj, mam zielone i teraz tak, ostatnio dogadaliśmy się na 15 staków, nie? No. Dam ci zaliczkę. Ile chcesz zaliczki? No tak z 10.
No ile? To nie jest zaliczka, no to jest prawie większość, ty. Panie, ja na paliwo do tych Niemiec potrzebuję, żeby dojechać w ogóle, a nie, no, zaliczka max 5, zaliczkę max 5. Jakie 5, panie? Za 5 to pan sam do tych Niemiec zjedzie i ze to bierz. Nie, słuchaj, robię tak. 5 staków zielonego. Jak przywieziesz te części i zobaczę te części, nie? Wtedy daję drugie 5, jeżeli będą części mi się podobać, dobra? I na koniec płacę resztę i mamy wóz. Panie, ja do tego interesu... I później tuning... Jaki tuning, panie, synek, kolego, jak proszę, to w ogóle odpali? Stań tu w rogu, stań to. W rogu. I się tam nie ruszaj, patrz, teraz to. No co? Kurczę, też tak kasę sam porzucać. Zbieram. Nie, po prostu patrz, jest wyrzucone, tu jest 18 staków zielonego w tym momencie, nie? Ło, widzę, że u ciebie też się powodzi. No nie, jednak, ma królów. Mam 18 staków zielonego, 18 A. staków zielonego. Daję ci w tym momencie 5 staków. Jedziesz po części, wracasz z częściami, części jak będą git, robisz, panie, samochód, płacę ci koniec, później dorzucam jeszcze 3 staki, 18 łącznie staków będziesz miał i z tuningiem. Rozumiemy się? Panie, za ile? Ile mi pan dajesz teraz? 5? 18 staków, teraz 5. Teraz 5, okej. Okay. Teraz do 5. Do Niemiec, no, ja mam 1800 km. Paliwo, no, w jedną stronę, jak jest 3 staki. Dajesz pan 6 i jadę. Dobra, niech będzie 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Panie, ja sobie to policzę. Sześć. No, sobie policzę, pan. Sobie policzę. Pamię tu nie kantniesz. Shift. Co? Shift. Shift. No, cicho, kto jest tu jest? Jakiś impostor. Ktoś podsłuchuje. Panie, słyszę, że w moim zakładzie nie ma impostorów. Idę go przywitać. No to impostor. Jakby co mnie tu nie ma, dobra? Czekaj. A jest tu? Jest tam ktoś? Co ty, kurde, wypadł stąd! Co on daj? Wypadł, a nie mam, co mu chodzi, wypadł stąd! Nie ma tu nic. Nie ma szans! Ale nie niszcz, no, nie niszcz! Nie niszcz! Co on wyprawia? Wypadł! Co on wyprawia? Chyba ja go postraszę. No. I biorę, co moje, spadam. Ta! A co to jest niby jego, kurde? Nie wiem, co jest jego, panie, ale naciągam cięciwe. Nic tu nie ma, panie. No. Ale co on wyprawia? Panie, nic tu nie ma. Be pan, ten, stąd. Pan ma, te manierki stąd wypadł i wypadł stąd. Tu jest pod... Tam... Tu jest pod... Ale to jest nasze, idź se stąd. To on tu ukrył. Dobra, zabijam go zaraz. No to coś skitrą, co on robi? Jakąś skrzynię. Co? Za złodziej, ty. Jak się otworzyć nie da. O co on tu miał? O co mu chodzi? To jest jakiś złodziej, ty. Ej, tu... O co tu chodzi? Co jest? Co tu się wyprawia? Ja nie wiem o co chodzi w ogóle, hej. Ja nie wiem. Co to jest? Jaki typ w ogóle? Nie wiem, o co mu chodzi. Ty, on ma zawsze zielonego schowane pod twoim tym! Ile ma? A, ja pamiętam, ja wiem, co to! Wziął to! Wziął. Do czemu wziąłeś? Zwiąłem mu. Nie mamy tu. I co? Dobra. Odbuduj. Ej, dobra, on miał tam tyle zielonego. No. Odbuduję. Skąd on miał takie rzeczy pod twoją chatą? Dlaczego on tam to miał? Nie mam. Nie wiem, znaczy ja coś pamiętam, ale już nie pamiętam, skąd on to wziął. No to komuś ukradł pewnie. Ale dlaczego pod twoją chatą on to schował? Nie wiem. Ale jakie? Nie mam. Ja nie wziąłem. Serio. Mnie nie ma tu. A to ok. Oj, poszedł. Dobra, zaakceptował. Poszedł. Ej, ja... No nie wiem, ja nie mam żadnych zielonych, nie wziąłem nic złego. Ej, poszedł se. Ja się chowam. Ej, poszedł se! Ej, ile mu tego poszedł? Wziąłeś? Debil. Ile mu tego nie wziąłeś? Nie wiem, stary, dużo. Dobra, to chodź, panie, tu na dół, daj chodź, pan na te części. Daj pan na te części do BN. No chodź. Chodź. A ty, no, nie zabrałeś tego, co ja tu wyrzuciłem? A to odbuduj to! Żeś tu, kurde, zostawił ten. No dobra, ale ja już ci dałem no tak, kasę. To co mi dajesz, to mam 6 staków, ale to daj więcej, jak żeś zabrał.
Co więcej? No, co, no daj, no więcej, no daj mi więcej, no dobra, przecież. Dobra, dobra, jest, dobra. Stak ale za milczenie. Ale jaki stak za milczenie, jak ty żeś wziął, kurde, to jest pod mojego domku jakieś lewe pieniądze, dawaj mi to całe. Ale to, ale to, ale co, ale co? Kto pierwszy, ten lepszy. Panie, to pod no dobra, moim domkiem dobra, było, słuchaj. Nie pod twoim. Po pół. Dobra, słuchaj, przeanalizujmy sytuację. Dobra, po pół. Ale będę miał zniżkę. A ile wziąłeś? Miałem 18 staków, dałem ci 6, nie? To znaczy, no, że powinienem mieć 12. Czyli to jest no. 9, 10, 11, 12. Czyli zabrałem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, drugie 12. Ej, on ma na to chyba były 12 staków i on zaakceptował ten fakt. I tak, oddaj zielone, a ty mówisz, nie mam. I potem. Ej, w ogóle ja chyba pamiętam, z czego to jest kasa, z tego prawa jazdy. On to chyba o mnie skitrał, ale ja nie pamiętam już dokładnie. To jest prawa jazdy? Aż tyle zarobił? No. Dobra, nieważne, stary. Okej, nie. Dobra, słuchaj, dałem ci 6. Daję ci jeszcze 3, tam ci dałem jeszcze jeden za milczenie, masz 4, kurde, więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony. I... No ale żeś wziął 12, to daj 6! No dobra, ale ja dałem ci 4 już! No ale no to daj mi 6! Po pół miało być, a nie? Panie, daj pan jeszcze 2. Ale to jak dam ci 6, to ty dostaniesz 7, bo ja ci dałem 1 i ja później policzyłem 12 bez tego twojego jednego. No to daj pan jeszcze 1 i jesteśmy kwita. No dobra, tu i kurde, daj mi spokój. I załatw ten samochód taki, ale ma być, kurde, wiesz jaki ma być. Jutro jadę do Stasia, spokojnie. Jak on będzie, jak tam będzie, spokojnie. Jak tam będzie coś nie halo, to się pogniewamy. Jutro jadę do Stasia, będzie nówka, nie bity. Prawie. Pamiętaj ile wykradłem zielonego, żebyś mógł to zrobić. Teraz spokojnie. To ma być teraz nówka nieśmigany, rozumiesz, nie klepany, nie bity. On będzie, nie bity, on będzie co? Niebity, prawie. No. Słuchaj, jak mi się zepsuje to auto po wyjeździe z twojego salonu, to rozwalę ten baner i przyjdę tutaj i ci go oddam, ale rozumiesz? Co? Ten baner wziął sobie zależnie poruszyć odpowiedzialności. Ej, ale tu jest brama, gwarancja do bramy i się nie znamy, tak? No. No będę jeździł dojedzie. Tylko tutaj, do bramy. Będę do bramy dojedzie. Jeździł, aż się zepsuje. Do bramy dojedzie. Dotąd dojedzie. Kurde, no. Ty jesteś takim oszustem, ty jesteś złodziejem. Słuchaj, jak mi się zepsuje za tą bramą ten samochód, będziesz bity. Będziesz jak bity tak jak ten samochód. Tak. Dobra. Bierę się do roboty. Trzym się.